Jeśli chodzi o walki bocianów w ogóle o gniazda, no to tutaj mam nadzieję, że nikomu światopoglądu nie zburzę, ale trzeba obalić pewien mit. Bociany nie są ptakami monogamistycznymi. Bociany nie są związane jakby wzajemnie ze sobą, nie tworzą par na całe życie. Bociany są związane tylko i wyłącznie z gniazdem i to jest, ten instynkt w ogóle jest tak silny, że nawet bardzo często zdarza się, że ptaki 2-3-letnie po przylocie z Afryki próbują przegonić z gniazd ptaki starsze. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że ptaki 2-3-letnie to są jeszcze ptaki niedojrzałe płciowo. One na pewno nie będą się rozmnażały, nie dojdzie do czegoś takiego, natomiast ten instynkt jest tak silny, że no jednak próbują to robić. Natomiast no, badania pokazują, że najczęściej te walki są wygrywane przez parę, która w poprzednim roku zajmowała to gniazdo. Natomiast tutaj teraz trzeba powiedzieć parę rzeczy o gnieździe. Jeżeli chodzi o architekturę w świecie zwierząt, to jest to twór absolutnie niezwykły. To są jedne z największych gniazd w ogóle w świecie ptaków. Takie gniazdo może mieć od 2 do nawet do 4 metrów wysokości, ważyć nawet powyżej 2 ton. Także to jest naprawdę masa materiału, który trzeba przynieść w dziobie. Bocian nie jest jakimś kulturystą, który pół kilograma od razu weźmie do dzioba materiałów i zbuduje z tego gniazdo w ciągu 2-3 dni, tylko no to jest taki proces, no, po jednej gałązce, tak, budujemy po prostu no, mega twór, który oprócz tego, że zapewnia jakby no, miejsce dla bocianów, tak, jest takim tymczasowym domem dla bocianów, dla tej pary, która no, wyprowadzi lęgi i dla tych młodych, to bardzo często się zdarza, że w takim, z tego gniazda równocześnie korzystają inne gatunki ptaków, typu wróblowate, nasz mazurek, nasz wróbel domowy, typu sikorki, właściwie przekrój. Zdarzały się przypadki, że nawet pustułki zamieszkiwały takie gniazda i w ogóle sobie z bocianami nie przeszkadzały. Także trzeba pamiętać, że to gniazdo jest budowane przez wiele, wiele lat. Za każdym razem po przylocie z Afryki pierwszą czynnością, jaką ptak po wylądowaniu na gnieździe robi, to jest od razu robienie porządków, donoszenie nowego materiału, przygotowanie całego tego gniazda na sezon lęgowy. Nie możemy zapomnieć, że wybór miejsca na gniazdo też nie jest przypadkowy. Ptak kieruje się wieloma czynnikami, dostępem pokarmu, dostępem do wody, warunkami jakimiś klimatycznymi, także to jest ogrom rzeczy, które sprawiają, że to gniazdo jest po prostu no, bardzo, bardzo ważnym elementem dla bocianów. W świecie bocianów tak naprawdę, no bo z tego co wiem, to jest chyba jeden z bardzo, bardzo niewielu w ogóle gatunków ptaków, które kopulują tylko na gnieździe. Bardzo rzadko wśród ptaków w ogóle coś takiego się dzieje. No także no, tutaj nie mamy się czemu dziwić, tak, że te walki po prostu są na tym gnieździe, te walki będą jeszcze trwały. Jeszcze z tego co wiem, no u was się nie zdarzyło, nie doszło do tego, że te jaja zostały wyrzucone, natomiast jeżeli dojdzie do tego, że ten osobnik, który tam nęka wasze bociany na gnieździe, no może wygrać w końcu tą walkę i wtedy no, możecie się spodziewać tego, że te jaja po prostu zostaną zniszczone. Para prawdopodobnie przystąpi do późnego lęgu. Będzie drugi lęk, ale to będzie już późny lęk, już rewelacji może nie być, jeżeli chodzi o sukces lęgowy. Bardzo często się zdarza tak, że w trakcie tej migracji może się też strasznie dużo rzeczy wydarzyć i niejednokrotnie zdarza się, że na przykład samiec przyleci pierwszy na gniazdo. On to gniazdo już sprząta, przygotowuje do sezonu lęgowego. W międzyczasie przyleci na to gniazdo jakaś młoda samica, nie z poprzedniego roku, nie ta, z którą odbył lęgi w poprzednim roku, tylko jakaś zupełnie obca samica, która z tytułu tego, że gniazdo jest w bardzo dobrej lokalizacji, po prostu automatycznie przystąpi z tym samcem do lęgów. Natomiast bardzo często też się zdarza, że po zniesieniu już tego pierwszego, drugiego jaja, nagle odnajduje się ta samica z poprzedniego roku i wtedy dochodzi właśnie do mega takich dużych walk. Oczywiście to też można odwrócić płciami, tak? Bardzo często zdarza się, że to samiec się wymienia na gnieździe, nie samica, tak? Natomiast u was na tym gnieździe ja bym tak obstawiał, że to samica próbuje to gniazdo właśnie sobie jakby, no nie wiem, czy odzyskać, bo to jest ta samica z poprzedniego roku, czy też sobie przywłaszczyć, bo jest to jakaś świeża samica. Natomiast widać, że walczą dwa ptaki, trzeci się właściwie przygląda tylko. I to jest bardzo, bardzo typowe zachowanie u bocianów. Jakby to zelży w momencie, kiedy już pisklaki się wyklują, natomiast nadal będzie możliwe, że no, będą obce bociany atakowały to gniazdo cały czas. Jak te pisklaki gdzieś osiągną, powiedzmy, no nie wiem, jakieś 2-3 tygodnie, już prawdopodobnie nie będzie takich prób, już raczej będą miały większy spokój.